Jakby ktoś chciał określić twoją rolę w Lechii, jeśli chodzi o pozycję boiskową w tym sezonie, to ciągle Paweł Stolarski to prawy obrońca, to wahadłowy obrońca, czy jednak prawoskrzydłowy, bo też takiej roli zdarzyło się występować? Myślę, że na każdej z tych pozycji, bo moja pozycja zależy od ustawienia, jakie trener ustawi przed meczem, także na każdą pozycję z tych jestem przygotowany. Ale byłeś ściągany do Lechii jako prawy obrońca i ostatni mecz po pewnej przerwie zagrałeś właśnie na tej pozycji. Rozumiem, że to jest ta, do której najbardziej jesteś przywiązany. Dokładnie. Myślę, że najwięcej spotkań właśnie zagrałem na prawej obronie. Odnośnie ostatniego meczu cieszę się, że po tej lekkiej przerwie dostałem od trenera kolejną szansę i udało mi się ją wykorzystać i pokazać z dobrej strony. Ostatni mecz z Piastem to też radosny moment dla Ciebie, bo miałeś okazję w ostatniej minucie przesądzić losy tego meczu. Pamiętamy wszyscy jego dramaturgię, bo graliście długo w dziesiątkę. No i gdzieś tam utonąłeś w objęciach kolegów i trenera. Jeden z przyjemniejszych chyba Twoich momentów w Lechii. Na pewno miło wspominam to spotkanie. Udało mi się zdobyć bramkę pierwszą w Ekstraklasie. Dlatego ten mecz na pewno utkwił mi w pamięci. Także nie miałbym nic przeciwko, jeżeli udałoby mi się zdobyć tutaj kolejną bramkę, jeżeli dostanę szansę od trenera i żebyśmy odnieśli zwycięstwo w tym spotkaniu. Z tym Piastem to Wam idzie całkiem nieźle ostatnio, bo też wyeliminowaliście ich w Pucharze Polski po takim dramatycznym meczu i serii rzutów karnych. Wspominaliśmy to spotkanie, w którym strzeliłeś gola, no ale chyba nie jest tak, że ta drużyna to wicemistrz Polski ciągle przecież. Już chyba się otrząsnęła z tego, z tych kłopotów, które miała na początku sezonu. Na pewno, tutaj w żaden sposób nie będziemy lekceważyć Piasta Gliwice. Na pewno to będzie ciężkie spotkanie. Dlatego tutaj też, że tak powiem, staramy się nie koncentrować na Piaście, a na sobie.